Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj rozmowa z księdzem Piotrem Dzierżakiem, redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Zawsze Wierni, o najnowszym numerze poświęconym gnozie. Zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Księże, skąd taki pomysł, żeby poświęcić cały numer właśnie tematowi gnozy? Właściwie rzecz biorąc, to badając swoje życie, widzę, że były przynajmniej dwie takie idee, które od dłuższego czasu leżały mi na sercu w ciągu ostatnich kilku lat. I obie udało się jakoś zrealizować. Znaczy zrealizować w sensie udało się zrealizować badania tych idei w moim jakby takim indywidualnym wymiarze, ale również i to badanie zostało uwieńczone ukazaniem szerszej publiczności, znaczy czytelnikom w tym przypadku, wyników tego badania. Może to za duże powiedziane badanie tutaj w tym przypadku akurat, jeżeli chodzi o gnozę. Pierwszym tematem było stworzenie i mówię dlatego, o stworzeniu najpierw, bo są te tematy ze sobą mocno powiązane. Mianowicie stworzenie u świętego Tomasza, stworzenie w sensie takim zarówno teologicznym, jak i filozoficznym, rzeczywiście ma bardzo wiele wspólnego z gnozą, jak się zaraz okaże, ale też i w moim przypadku jest pewien związek przyczynowo-skutkowy. To znaczy na pierwszym roku studiów w seminarium zetknąłem się w podręcznikach z opisem właśnie takim tomistycznym stworzenia, kreacjonizmu, stworzenia rozumianego w sensie filozofii świętego Tomasza i zarówno też i teologii. I okazało się, że to jest coś zupełnie dla mnie jakby fascynującego, co też jakoś było niczym innym jak dopełnieniem tego, czym się zajmowałem, zanim przyszedłem do seminarium. Zajmowałem się kosmologią wczesnego wszechświata, zajmowałem się czymś, co można by nazwać pewnym, z punktu widzenia oczywiście fizyki jako nauki empirycznej, właśnie takim wczesnym wszechświatem, czy próbą zagłębienia się w procesy jakiegoś no powiedzmy, powstawania wszechświata, tak, stwarzania go, ale z perspektywy już nauk przyrodniczych, czyli trochę takiego innego punktu widzenia. I byłem zafascynowany wtedy na pierwszym roku seminarium kwestią stworzenia i tak sobie wtedy myślałem, jak wspaniałą rzeczą byłoby, gdybym mógł kiedyś napisać pracę magisterską właśnie na ten temat. Jakby to było niesamowite, to jest tak niesamowite, tak fascynujące. I tak się potem potoczyły losy, że udało mi się pisać właśnie z tego tematu. I na piątym roku, kiedy ta praca w swoich zrębach powstawała, zacząłem dochodzić do wniosku, że kwestia stworzenia w takim szerszym kontekście, nie tylko już tym technicznym, tomistycznym, bo chodzi wtedy o pewne konkretne pojęcie relacji, które jest używane do opisu takiego, powiedzmy, bardzo technicznego kwestii stworzenia. Okazało się, że w takim szerszym kontekście temat stworzenia jest niezwykle interesujący, bo dotyka zarówno samych najgłębszych pryncypiów filozofii świętego Tomasza, ale także okazało się, że w jakiś sposób dotyka takich największych, najgłębszych pryncypiów właśnie teologicznych, w ogóle naszej katolickiej wiary, tego, co nam mówi objawienie o początkach ludzkiej natury i tym pierwszym upadku, pierwszym grzechu w raju, tak? Bo właściwie rzecz biorąc, to jest przecież nic innego jak no właśnie jak takie źródło, czy rdzeń, czy pewna zasada właśnie gnozy. Grzech i ta oferta, powiedzmy, najpierw jeszcze oferta ze strony złego ducha. Będziecie jak Bóg znając dobro i zło. Bo gnoza to jest przecież od greckiego gnozis, to jest pewna wiedza, wiedza, która daje zbawienie, a właściwie samo zbawienie. Tak? Bo tak naprawdę Jezus Chrystus przyniósł prawdziwą gnozę, prawdziwą wiedzę, która daje zbawienie, ale to zbawienie od Jezusa Chrystusa jest na poziomie łaski. Łaska oczywiście bazuje na naturze, ale jest czymś, co naturę przekracza i co nie może być przez nas osiągnięte samo. Wiadomo, że łaska jest czymś, co należy do porządku boskiego i nam jest tylko udzielana jako dar nienależny,
że nie mamy jakby żadnej kontroli nad tym. Natomiast to, co nazywamy gnozą, bo to jest zjawisko niesamowicie szerokie, też różnie rozumiane w sposób czasem wyjątkowo szeroki, czasem bardzo wąski, kiedy się o gnozie mówi bardziej w kontekście już tych historycznych systemów gnostyckich, ale tak naprawdę gnoza w swoim rdzeniu to jest nic innego jak rozwinięcie tej pierwszej pokusy, pierwszego grzechu. Będziecie jak Bóg, znając dobro i zło. I wtedy człowiek, wchodząc w tą pokusę, nie tylko oczywiście utracił łaskę uświęcającą, no i oczywiście tak to, co spowodowało całą tą lawinę wydarzeń, które znamy z Pisma Świętego, ale w ten sposób też jakoś dał podwaliny pod to, co nazywamy gnozą, czyli i dlaczego to się też wiąże ze stworzeniem, może od razu powiem, żeby tutaj nie było jakiegoś, dlaczego ja doszedłem do wniosku, że to ma jakiś związek z gnozą. Otóż dlatego, że filozofia świętego Tomasza dlatego właśnie tak genialnie nadaje się do technicznego opisu tego, czym jest stworzenie, ponieważ jako system filozoficzny bardzo dokładnie potrafi uchwycić ten moment zasadniczej różnicy pomiędzy stwórcą i stworzeniem. To też wiąże się po prostu z pluralizmem bytowym, tym, co już jest u Arystotelesa, z rozróżnianiem między poszczególnymi substancjami, bytami, rozumieniem świata jako złożonego z różnorakich bytów, a nie z jakichś przejawów jednego jakiegoś wszechbytu, ale oczywiście u Arystotelesa pewnych rzeczy jeszcze nie ma, u Tomasza już są, dzięki światłu objawienia w dużej mierze, więc u Tomasza rzeczywiście jest bardzo mocne rozróżnienie na stwórcę i na stworzenie, a w momencie, kiedy tego rozróżnienia zaczyna brakować, to wtedy, czy to na poziomie systemów filozoficznych, czy to właśnie na poziomie jakiejś, powiedzmy, bo filozofia jest akurat taką dziedziną, która wcześniej czy później zawsze jakoś zaczyna wpływać, i to w sposób niezwykle mocny, na wszelkie przejawy życia, wszystkie przejawy życia, te najważniejsze. Więc jeżeli chcemy dobrze zrozumieć wczesny świat, musimy sięgać właśnie do filozofii, badać te pryncypie filozoficzne. A więc jeżeli chodzi tutaj o to, ten związek między stworzeniem i gnozą, bo wiadomo, w pracy magisterskiej człowiek poza tym wymiarem pozytywnym, czyli przedstawieniem stworzenia, w tym przypadku świętego Tomasza, również zajmuje się, no tak żeby ta praca miała te trzy rozdziały, które tam powinna mieć, a nie da się tego zrobić tylko poprzez przedstawienie tych ściśle analitycznych i jakichś takich bardzo dokładnych rozważań tomistycznych dotyczących stworzenia, bo to byłoby nawet trudne do napisania w takiej postaci pracy, więc musiałem zająć się również tym drugim jakby obliczem tematu, to znaczy w jaki sposób systemy filozoficzne inne niż tomizm podchodzą do tego zagadnienia. I się nagle okazało, że one wszystkie jakoś zawodzą, a zawodzą dlatego, ponieważ nie przedstawiają świata jako złożonego z wielu bytów, że tak naprawdę gdzieś tam mają ukrytą jakąś tendencję monistyczną. I ten monizm wcześniej czy później prowadzi do problemów z ujęciem stwórcy czy Boga. Wtedy to już nawet trudno mówić o stwórcy, to jest jakiś taki ktoś, kto czasem nawet już zupełnie utożsamiony ze światem, czyli tak, jakiś absolut, który jednocześnie jest tym światem, więc okazało się, że u podłoża tych wszystkich właściwie systemów filozoficznych, które nie opisują dobrze kwestii stworzenia, jest właśnie problem monizmu. I stąd z kolei, bo się okazało, że potem jakby idąc za tym tropem, zacząłem badać, gdzie monistyczne poglądy się jeszcze przejawiają, gdzie one występują, jakie systemy, powiedzmy, religijne są też reprezentantami takiego poglądu. Się okazało, że wtedy się jakby okazało, że wiele tych poglądów ma odniesienie do gnozy, że właściwie wszystkie te, tak naprawdę prawie wszystkie te wątki jakoś zbiegają się w temacie gnozy. I zacząłem wtedy rozumieć, to gdzieś było 5 lat temu, że gnoza jest czymś niezwykle ważnym, że trzeba koniecznie na ten temat kiedyś coś będzie światu powiedzieć, ponieważ temat jest bardzo ciekawą rzeczą, że mamy dzisiaj na świecie bardzo wielu specjalistów w takich wąskich dziedzinach. Mamy na przykład wielu
W Polsce mamy jeszcze trochę specjalistów od samej takiej czystej filozofii świętego Tomasza, którzy świetnie potrafią pokazać brak jakieś, powiedzmy, tendencje monistyczne w różnych tam systemach. To mogę takich nawet ludzi znaleźć i można im powierzyć jakieś zagadnienia i świetnie to opracują. Z drugiej strony mamy też świetnych specjalistów od gnozy do kultyzmu. W Polsce rzeczywiście to widać, to w świecie tradycji jest widoczne, że mamy tutaj ludzi, którzy potrafią, chociażby nasz ojciec Bona, który bardzo dobrze zna się na kwestii okultyzmu, też i wobec tego gnozy, wszystkich tych rzeczy, które jakoś się wiążą z tym, bo to jest coś takiego, co ciężko jakby jednocześnie nazwać i nie nazwać, to jest coś, co jest trochę takie niejednoznaczne. Co też oczywiście jest zrozumiałe z punktu widzenia, ale to może teraz nie będziemy o tym mówić. Natomiast niezwykle interesującą jest rzeczą to, że brakuje z kolei ludzi, którzy potrafią te wątki połączyć. Że jakby połączenie tych kropek powoduje, że pojawia się pewien jakaś taka dodana wartość, tak? Pojawia się pewna nowa jakaś treść i taką rzeczą, którą nie mając jakby w tym kierunku żadnego takiego, znaczy nie mając jakiejś wiedzy płynącej z jakiejś konkretnej książki czy z jakiegoś wykładu, zacząłem widzieć jakieś podobieństwa, pewne analogie pomiędzy systemami filozoficznymi i pomiędzy no, na przykład tymi nurtami gnozy czy jakiegoś okultyzmu. Jest rzeczą wręcz zadziwiającą, jak mocno systemy filozoficzne są uwarunkowane właśnie jakimiś takimi, powiedzmy, religijnymi przekonaniami, czy jakimiś ideowymi, ideologicznymi, jakkolwiek to nazwać, tak? Które często mają, czyli filozofia ma często jakieś źródło inspiracji właśnie w gnozie, się okazuje, ale z drugiej strony te systemy filozoficzne potem z kolei znowu wpływają na takie, powiedzmy, systemy jakieś ideowo-religijne, tak powiedzmy, to tak nazwać, bo to jest coś, co ciężko jest jakoś sprowadzić do czegoś konkretnego, to oddziaływuje na wszelkie jakby obszary ludzkiej kultury w taki czy inny sposób. Więc okazało się, że gnoza jest czymś bardzo ważnym i tam w tej pracy oczywiście za dużo nie pisałem o gnozie, ale trochę było, bo trzeba było dać trochę przykładów, w jaki sposób brak odpowiedniej filozofii, czyli właśnie też jej rozumienia stworzenia, wpływa na kulturę. I się okazało, że całkiem spory jest ten związek. Więc wtedy zacząłem rozumieć, jak gnoza jest ważna, a jeszcze to był czas, to jeszcze ciągle przed COVID-em, ale wiadomo, że to są zresztą rzeczy dość oczywiste, ale w momencie, kiedy jest się w seminarium już na 5. roku, a to ksiądz czcigodny tego może nie wiedzieć, ale o ile jeszcze na pierwszym, powiedzmy, pierwszych dwóch, czy nawet pierwszych czterech latach, te wykłady jeszcze były takie w miarę, powiedzmy, przynajmniej o czymś, tak? Można czasem się było nie zgadzać, czasem nawet trzeba się było pokłócić z wykładowcą, w momencie, kiedy nie przedstawiał nauki ortodoksyjnej, katolickiej, ale przynajmniej były o czymś, ale ostatnie 2 lata to właściwie są tylko takie wypełniacze na studiach teologicznych w ramach tego jeszcze tego starego, tego, zresztą teraz to pewnie jeszcze dużo więcej jest tych wypełniaczy. Tak? Wypełniacze to znaczy chodzi o takie przedmioty, bo właściwie nawet nie bardzo wiadomo o czym są, tak? Które przekazują, czy wykładowcy na tych wykładach mogą nawet przekazywać mnóstwo treści, tylko że to są takie treści, które nie mają żadnej wartości, one nie dają mądrości, są może jakąś wiedzą, ale pamiętajmy, że największą spośród cnót intelektualnych, zdaniem Arystotelesa też i Tomasza, to jest mądrość, a nie wiedza. Tak? Wyższa i od tego jest oczywiście inteligencja, pojętność, a najwyższą jest mądrość, jeśli chodzi o te cnoty spekulatywne. No i tam żadnej mądrości nie ma. No to po prostu tak jakby studiować jakieś, no nie wiem, instrukcje obsługi, jakieś tam odkurzacza czy coś, tak, że to no nic z tego specjalnie nie wynika. Tak? Po co zresztą zapychać głowę takimi szczegółami jakimiś, tak? Jakieś dyrektoria katechetyczne, jakieś różne takie rzeczy. No nie wiadomo po co to. Nawet, ja tego nawet nie byłem w stanie nawet tak naprawdę zrozumieć, co w ogóle tam chodzi. Tak? Po prostu to było takie... ciężko to jakoś opisać, ale nie miało to żadnego sensu. I w takim momencie człowiek zaczyna się zastanawiać nad przyczynami takiego stanu rzeczy. A dlaczego tak właśnie jest? Nie? To jest zresztą bolączka w ogóle całego systemu edukacyjnego i też ksiądz jako rektor szkoły też to doskonale przecież wie, albo przynajmniej no, pewnie podejrzewa, może właśnie wie, że dzisiejsza tendencja jest następująca. Zmniejsza się ilość takich konkretnych wiadomości, czy powiedzmy jakiejś konkretnej takiej głębokiej wiedzy, z której można potem wyprowadzać samemu pewne wnioski. Tak? Natomiast wydłuża się, zwiększa się liczbę godzin w szkole. Tak? Dzieci tam ledwie już tam żywe wracają do domu, potem mają następnego dnia znowu na rano. A tak naprawdę, jeśli by tam spytać, czy mieli
całki, czy mieli jakieś tam rzeczy, to tak naprawdę nic tam nie mają w szkole często, nie? A godzin to tam niesamowicie nie wiadomo ile. Tak to jest, no, narzucane przez ten system. I trochę tak podobnie było z seminarium też, więc zacząłem się nad tym zastanawiać, no i tak zauważyłem, że no przecież to jest normalna rzecz, znaczy tak normalna w tym sensie, że tak dzisiejszy świat funkcjonuje, że zmusza ludzi do takiej jałowej produkcji, jakiegoś takiego jakby no, czegoś, co jest bezwartościowe, takie przelewanie z pustego w próżne, tak? A to ma trochę wspólnego z gnozą, dlatego że no, wiadomo, że gnoza w istotnym nurcie wiąże się właśnie z nienawiścią do materii, z nienawiścią w ogóle do świata stworzonego, może lepiej powiedzieć. Znaczy, jeżeli chcemy zrozumieć tutaj przyczynę, dla której tak jest, to wystarczy nam powrócić do tego określenia, którym święty Ignacy Loyola nazywa, no właśnie, szatana, Lucyfera, nazywa go wrogiem ludzkiej natury. To jest bardzo dobre określenie, jest wrogiem ludzkiej natury. Ta natura jest oczywiście najpierw duchowa, potem cielesna, ostatecznie on chce nas wszystkich do piekła wrzucić, ale wobec tych, którzy jeszcze się nie poczęli, chce, żeby się nigdy nie poczęli. Tak? Robi wszystko, żeby ludzi było jak najmniej. Robi w ogóle wszystko, żeby wszystkiego było jak najmniej. Po prostu jego plan właśnie polega na tym, żeby niczego nie było. To jest ten plan diabła, tak? Na dzisiaj, na przyszłość, tak? Żeby niczego nie było. I cały system ekonomiczny, polityczno-społeczny do tego zmierza, żeby niczego nie było. Tak? A z drugiej strony przecież tomizm jest filozofią afirmującą byt i to jest tak bardzo mocne, tak? To jest taka afirmacja też zupełnie ortodoksyjna i katolicka, bo ciągle rozumiejąca, nie wpadająca w naturalizm absolutnie, bo rozumiejąca właśnie to, że Boga możemy osiągnąć tylko dzięki łasce, ale ta łaska oczywiście wymaga natury, poza tym ta natura też jest przez Boga stworzona, więc ona ma swoje miejsce jakby w Bożym planie i też to, co jest materialne, ma miejsce w Bożym planie. Dobrze. Myślę, że nasi widzowie będą trochę zagubieni w ilości wątków, dlatego postaram się dopytać o te, moim zdaniem, kluczowe rzeczy. To znaczy, powiedział ksiądz, że gnoza w jakiś sposób kontynuuje tą pokusę diabelską, że będziecie jako Bóg, ta pokusa poznania dobra i zła, później, że diabeł chce, żeby niczego nie było. I teraz, jaki to ma związek z gnozą? Bo myślę, że tutaj to jeszcze nie wybrzmiało. Znaczy, no, bo jeżeli chodzi o gnozę, no to właściwie gnoza to jest zawsze, niezależnie od tego, jaki to jest nurt, no w ogóle tutaj we wstępie do Zawsze Wiernych pisałem, że jeżeli chodzi o gnozę, to dwa szczególnie się jakby fragmenty Pisma Świętego nadają do tego, żeby je zacytować w związku z tą tematyką. Pierwszy to jest właśnie ten, z Księgi Rodzaju, kiedy jest mowa o pierwszej pokusie, czyli pokusie, która mówi przecież o wiedzy, tak? I o wiedzy, która ma charakter zbawczy. Jakby diabeł mówi, że to wy się sami zbawicie dzięki wiedzy, którą ja wam po prostu jakoś przekażę. I to jest właściwie w swoim rdzeniu właśnie już sama gnoza, ale ta gnoza oczywiście ma swoje rozmaite nurty. I no, w tym, który bezpośrednio jakoś atakował Kościół, próbował go, czy to w starożytności, czy w średniowieczu, jakoś od wewnątrz zmienić, jakoś go przekształcić, zatruć, zawsze był bardzo mocny nurt gnozy, taki dualistyczny, który starał się przedstawić człowiekowi świat jako złożone z dwóch przeciwstawnych elementów, ducha i materii, przy czym duch był czymś pochodzącym od dobrego Boga, a materia była owocem działania złego Boga. I to oczywiście w praktyce powodowało, że ludzie zarażeni taką propozycją w praktyce pałali nienawiścią w ogóle do świata, no, pałając do świata materialnego, w praktyce jakby w ogóle do świata, bo człowiek nawet jeżeli faktycznie wznosi się potem, tak jest przecież, poprzez te rzeczy, startując od rzeczy materialnych, wznosi się do tego, co jest ponadmaterialne, jako że jest właśnie duchowo-cielesny, ale jednak punktem startowym jest zawsze poznawanie świata materialnego. Operujemy najpierw przecież, zanim zaczniemy operować pojęciami, to działamy, żyjemy w świecie tych konkretnych materialnych bytów. I jeżeli się już na początku jakoś wzgardzi,
uzna się za coś godnego wzgardy. Tak? Te rzeczy materialne się uzna za takie, no to wtedy wiadomo, że to ma jakieś kolosalne następstwa, jeżeli chodzi o życie duchowe, jeżeli chodzi też o życie społeczne, bo to jest bardzo ciekawą rzeczą, że to jest bardzo dobrze widoczne, jeżeli chodzi o tych chociażby, no właśnie, przedstawicieli tego nurtu dualistycznego. Bardzo charakterystyczne jest dla nich bardzo destrukcyjne działanie na wszelkie struktury społeczne i polityczne. Mało kto wie, że teraz, że Katarzy na przykład, dlaczego oni byli tak tępieni, jak prawdziwa zaraza, no bo byli taką zarazą, bo to nie chodzi tylko o jakieś kwestie, powiedzmy, takie ściśle teologiczne, ale oni również na przykład byli wrogami po prostu, na przykład małżeństwa, czy jakichś różnego rodzaju społecznych umów, tak, na przykład feudalizm opierał, czyli właściwie negowali wszystko, po prostu wszystko trzeba zniszczyć. Tak? Jeżeli możemy tutaj coś w współczesnym świecie porównać, to pierwsza rzecz, oczywiście cały ten dzisiejszy, ten zielony ład, nazwijmy to tak, czy taki nowy porządek świata oparty właśnie o, w sumie o taką nienawiść do bytu, nienawiść do bytu. Tak? O dlaczego na przykład mają być wdrażane rozwiązania, przez które ludzie nie będą mogli wyżywić się czy ogrzać. Tak? W ramach, niby to chodzi o jakąś tam jakieś ideologie, które coś innego mają na myśli, ale tak naprawdę to ostatecznie są tylko różne przejawy właśnie tej jednej myśli, nienawiści do świata stworzonego. Tak? To jest właśnie ta nienawiść. I to jest czysto diabelska nienawiść właśnie, tak? Bo stworzenie pochodzi od Boga. I też proszę zobaczyć, że w gnozie można doszukiwać się jeszcze takiego sprytnego oddziaływania ze strony diabła na psychikę ludzi, bo diabeł faktycznie ma powody, żeby nienawidzić materii, no bo sam w sobie nie jest przecież materialny, jest czystym duchem. Święty Tomasz pisze, że stworzenie swoją naturę, swój jakby gatunek kocha taką miłością, no, której no, nie może się jakoś pozbyć. Tak jak i dla samego siebie też pragnie zawsze dobra, dlatego też no, upadli aniołowie oczywiście i samych siebie przecież kochają i kochają swoją tą naturę anielską jak najbardziej. Natomiast materialnego elementu nie mają, a co więcej, przecież no, diabeł też został w ten sposób ukarany, że został jakoś w ten świat materialny jakby wrzucony, tak? Że jest uwięziony. Święty Tomasz bardzo ciekawie pisze o tym, w jaki sposób przecież czyste duchy, te upadłe, cierpią od ognia tego piekielnego. I to właśnie ma wiele wspólnego z samym uwięzieniem w materii. Tym, że ta materia jest dla czystego ducha czymś zupełnie takim bardzo, bardzo niskim i chociaż oczywiście no, sama w sobie też jest czymś niezwykłym, bo przecież żaden anioł nie może materii stworzyć. To jest coś, co pochodzi od Boga, ale jednak z punktu widzenia czystego ducha materia jest czymś bardzo małym i dlatego no, ta nienawiść do materii, już nie mówiąc o tym, że tutaj prawda, te hipotezy teologiczne, że człowiek jest przyczyną upadku i tak dalej, który też ma w sobie ten element materialny, to jest jakby jasne, ale nawet i z takiego powodu materia jest musi być czymś, czego nie będzie lubił. A poza tym chodzi właśnie o stworzenie, o to, że ona też jest stworzona przez Boga. To są bardzo ciekawe myśli. Ja spróbuję znowu sprowadzić to do jednego zdania i zapytać, czy trafiłem tak też, żeby dla naszych widzów to streścić. A więc możemy powiedzieć, że każda gnoza bazuje na tej pierwszej pokusie pierwszych rodziców w tym sensie, że zawsze oferuje zbawienie w zasadzie przez samą wiedzę. To znaczy, że niejako człowiek przez to, że coś poznał, staje się jako Bóg. Zawsze to będzie podobna pokusa. Tylko, że to jest taka wiedza specyficzna, bo wiedza oczywiście dotycząca tego, co to zbawienie może przynieść. I tutaj jest jeszcze istotną rzeczą, żeby to jakoś tak koniecznie trzeba to uściślić, że chodzi o zbawienie, które jest właśnie samozbawieniem i wobec tego chodzi tutaj o grzech naturalizmu. To jest jakby pierwszy grzech, prawda? Pierwszy grzech i grzech oczywiście samego też upadłego anioła i też grzech oczywiście pierwszych ludzi, naturalizm. Skupienie się albo na celu, czy na bo tutaj odnośnie Święty Tomasz odnośnie grzechu aniołów, to tak nie jest pewne, różne tam dwie stawia hipotezy, ale jakby zawsze jest przynajmniej co do sposobu osiągnięcia, tak? Bo jest też taka możliwość, pisze Święty Tomasz, że chciał demon tego nadprzyrodzonego dobra, ale chciał go w sposób naturalny, chciał go uzyskać sam, jakby bez pomocy Bożej.
Czyli zawsze jest naturalizm. Albo wzgarda nad przyrodzonością, albo dobrze, ja jestem zainteresowany nad przyrodzonością, ale spróbuję sam naturalnymi możliwościami osiągnąć. I to zostało też jakoś wtłoczone ludziom. Tak? Gnoza jest jakby wtłaczaniem tego światopoglądu diabelskiego, powiedzmy, tak, upadłego anioła, że materia jest właśnie wobec tego czymś złym, no ale przede wszystkim, bo też nie wszystkie nurty są takie dualistyczne, jest mocny nurt, powiedzmy, taki monistyczny. Gnoza, o czym zaraz jeszcze powiem, jest czymś bardzo złożonym, ale tak jak te, i to jest właśnie ten drugi fragment z Pisma Świętego, który we wstępie przywołałem, drugi fragment dotyczy tego smoka czy węża, o którym mówi Apokalipsa, i ten smok ma 7 głów. Tak? One wszystkie wyrastają z jednego cielska. Te głowy to jest nic innego jak właśnie nurty, w dużej mierze właśnie gnozy, tak? Bo na gnozie nie kończą się te sposoby oddziaływania, niewątpliwie złego ducha, ale właściwie wszystkie się jakoś sprowadzają, bo wszystkie te najgorsze jakieś, powiedzmy, najgorsi wrogowie katolicyzmu mają bardzo wiele wspólnego z gnozą. To jest ciekawa rzecz. Można pokazać takie związki. Dlatego też ten temat jest tak niezwykle atrakcyjny w rzeczywistości, chociaż samo określenie gnoza się za często nie pojawia. To jest też swoją drogą bardzo, bardzo ciekawa, intrygująca wręcz rzecz. Ale właśnie te głowy wyrastają z jednego cielska. 7 to jest oczywiście liczba symboliczna, ale ona oznacza nawet nie tyle wielość, bo 10 jest liczbą w hebrajskiej teologii, oznacza wielość. 7 oznacza pełnię, to znaczy, że tu jakby tych nurtów też i gnozy musi być jakby cała pełnia, czyli są jakby wszystkie możliwe sposoby wypaczenia prawdy, bo ostatecznie diabeł jest przecież tylko i wyłącznie małpą Pana Boga. Przecież Bóg jest właśnie tym, który daje nam tą wiedzę, która daje zbawienie tak naprawdę, bo proszę zobaczyć, że tą cnotą, która nas wiąże, cnotami, które nas wiążą z Bogiem, cnotami teologalnymi, to jest oczywiście wiara, nadzieja, miłość, ale przecież święty Tomasz pisze, że nadzieja to jest nic innego jak taka wiara uformowana, a miłość to jest nic innego jak wiara ożywiona, prawda? Wiara jakby żywa. A wiara to jest przecież nic innego jak sposób poznawania, tylko leży oparty na autorytecie Boga objawiającego. Tak? Czyli tutaj mamy ten element nadprzyrodzony. Natomiast to jest też jakby sposób poznania. Jezus Chrystus przez pierwsze 3 lata nauczał, to było najważniejsze, potem dopiero umarł na krzyżu. Tak, znaczy oczywiście śmierć na krzyżu jest tutaj tym zasadniczym momentem, ale chodzi o to, że przez te 3 lata jest nauczanie. Tak? Nauczanie jest czymś bardzo ważnym. Jest to zresztą powód, dla którego święty Tomasz pisze o odkupieniu przez właśnie wcieloną drugą osobę Trójcy Przenajświętszej, której się przypisuje właśnie mądrość, prawda? Właśnie pisze, że mogłaby się dowolna osoba wcielić, ale odpowiadało to właśnie Bożej mądrości, żeby to była druga, ponieważ jej przypisujemy mądrość, no a właśnie dzieło odkupienia jest dziełem mądrości i nam też Pan Jezus tą mądrość przynosi. Także diabeł tutaj tak naprawdę też nic jakby nowego nie wymyśla, nie tworzy, tylko po prostu małpuje Pana Boga, przynosząc ludziom jakąś taką ukrytą wiedzę, tylko że naturalną, naturalistyczną można by powiedzieć, ale ukrytą, czyli taką tajemniczą, która jest parodią tego wszystkiego, czego nas uczy Kościół Święty. I też bardzo ciekawą jest rzeczą to, że gnoza jest jedna z cech gnozy, że jest bardzo duży ładunek irracjonalizmu. Oczywiście w różnych nurtach różnie to jest, te akcenty są rozłożone. Powiedzmy takiej gnozie sekularyzowanej, gnozie, która będzie dążyła do raju na ziemi, będzie oczywiście dużo takiego elementu, powiedzmy, naukowego, jakiegoś takiego racjonalnego w sensie oświeceniowym. Tak? Ale jeżeli chodzi o gnozę, powiedzmy taką monistyczną, w takim nurcie jakimś neoplatońskim, że wszystko wychodzi z jakiejś jedni i teraz świat ma z człowiekiem wracać do tej jedni, tak? Gdzie monizm w ogóle będzie wcześniej czy później będzie jakoś irracjonalny, czy w ogóle jest po prostu jakby takim bardzo pobieżnym odczytaniem bytu, bo jeżeli się zagłębiamy w byt każdy konkretny i jakby w ogólności, tak? Te byty, które nas otaczają, to wówczas widzimy, że one są faktycznie różne, że nie możemy ich jakoś utożsamić ze sobą, nie możemy stawiać znak równości, nie możemy traktować różnych rzeczy, jakichś tam roślin, zwierząt, jakichś minerałów, ludzi i tak dalej, czy jakichś procesów różnych, nie możemy tego traktować jako przejawów czegoś jednego, tak? A do tego prowadzi monizm i z tym się też wiąże pewien irracjonalizm, który w gnozie się bardzo dobrze
jakby odnajduje. Tam rzeczywiście bardzo, bardzo wyraźny jest. Kilka bardzo ciekawych myśli. Z jednej strony ta gnoza jako to cielsko tego smoka i siedem głów, jako siedem nurtów, czy pełnia tych nurtów gnozy. Bardzo ciekawe myśli. Ten numer, który zresztą tutaj widać na stole, jest to pierwszy numer podwójny naszego dwumiesięcznika. Jest on faktycznie objętościowo podwójny. Czy mam rozumieć, że jest taki duży właśnie dlatego, że tych nurtów jest tak wiele i tak trudno jest je podsumować, czy z czego to wynikało? Tak, oczywiście to też wynika w dużej mierze stąd. Oczywiście wynika też i stąd, że udało się zainteresować naszych autorów tą tematyką. Okazało się, że jest dużo większe zainteresowanie wśród autorów, no bo wiadomo, żeby zostać autorem, trzeba też się samemu tym interesować, niż mi się wydawało, tak? Że okazało się, że temat gnozy jest jednak bardzo nośnym tematem. Więc z jednej strony wynika to właśnie stąd, że udało się znaleźć po prostu sensowne artykuły, które można przedstawić czytelnikom, ale także właśnie wynika to stąd, że jest niezwykle szerokie jakby pole badań, to znaczy tych nurtów jest rzeczywiście bardzo wiele i tak naprawdę można, niezależnie od tego, czym się człowiek interesuje, to zawsze tak naprawdę w jakiś sposób będzie się stykał, jeśli nie z gnozą, to z jakimiś konsekwencjami gnozy. Wspomniał ksiądz też, że Zielony Ład jest takim przejawem gnozy i przejawem nienawiści do bytu. Myślę, że niektórych widzów może to jednak zaciekawić. Jak to? Przecież to ma wszystko naukowe podstawy i po to jest tak naprawdę, żeby było lepiej. No bo przecież ograniczamy jakieś tam zużycie dwutlenku węgla. Oczywiście to nie jest mój pogląd, ale ja rozumiem. Się tak, oczywiście. Takiego. Tak. Znaczy to tutaj już właściwie odsyłam do jakichś specjalistycznych analiz dotyczących tego zagadnienia, które są dostępne w internecie bez problemu, ale pokazują całkowity absurd i racjonalizm tego rodzaju myślenia, bo okazuje się, że no, ta ekologia jest bardzo nieekologiczna tak naprawdę. Tak? Zresztą to nie jest jakiś błąd systemowy, tylko po prostu jest to raczej manipulacja i oszustwo. Że tutaj tak naprawdę nie chodzi o żadną ekologię. Ale to też trochę wiąże się z właśnie z tym irracjonalizmem gnozy, takim głęboko ukrytym gdzieś tam, bo tak, z jednej strony przyroda nieożywiona czy ożywiona, ona tak z punktu widzenia gnostyka będzie zasługiwała na, powiedzmy, na no, takie ubóstwienie, bo ona sobie przecież ten element boski ma, tak? Ale z drugiej strony jednak ten nurt dualistyczny, który wiąże się z nienawiścią, też jest mocny i w różnych nurtach po prostu no, różne, akcenty różnie padają, ale można bez problemu jakby uzasadnić obecną, powiedzmy taką tendencję dominującą na świecie, bez problemu można uzasadnić właśnie jakby tym, że różne nurty gnozy jakoś tam działają, tak niezależnie od siebie, czy jakoś w powiązaniu ze sobą, ale jakby obok, tak? I w rezultacie właśnie takie, a nie inne rozwiązania są wybierane. Oczywiście tutaj jest też cała masa różnych bardzo pragmatycznych i takich, powiedzmy, bardzo konkretnych powodów, dla których właśnie takie, a nie inne rozwiązanie jest wybierane, bo można społeczeństwo, wiadomo, społeczeństwo to jakoś no, zubożone, czy też no, coraz na przykład gorzej wykształcone, można jakoś łatwiej kontrolować, można łatwiej nim sterować, tak? Ale za tym wszystkim jednak kryje się coś więcej. Za tym wszystkim tak wynika po prostu z różnych przesłanek, to ciężko jest je tak wszystkie przedstawić tutaj, ale wygląda na to, że za tym kryje się właśnie jakaś nienawiść po prostu do bytu. To, że tak dużo takich zupełnie irracjonalnych i takich destrukcyjnych prądów jest promowanych, tak? Na przykład przede wszystkim tych związanych z naturą, z tożsamością człowieka, tego, kim jest człowiek, no, jako istoty właśnie takiej konkretnej, no na przykład właśnie takiej materialnej, a więc też na przykład cielesnej, czyli na przykład też właśnie kwestia rodziny, kwestia wychowania, kwestia no właśnie tej takiej płciowej tożsamości. To są wszystko kwestie, które są dzisiaj atakowane w sposób bezpardonowy, tak? A one przecież mają bardzo duże przełożenie na kwestię właśnie gnozy. To jest przecież dokładnie to, tak? Z punktu widzenia gnozy, bo to jest tak, że jakby
Tak, żeby pokazać, że jakby bycie gnostykiem to nie od razu nie determinuje jakiegoś konkretnego rozwiązania, konkretnej relacji w stosunku do materii. Bo można nienawidzić materii i wobec tego ją jakby no, starać się tak żyć w sposób bardzo ascetyczny, taki przesadnie ascetyczny, wręcz taki właśnie charakteryzujący się pewną nienawiścią. To nie jest asceza katolicka, tak, bo asceza katolicka nie ma na celu jakiegoś, powiedzmy, no, znienawidzenia tego, co materialne, tylko chodzi o wskazanie pewnej wyższości tego, co duchowe. Tak? Chodzi o hierarchię dóbr, a nie o to, żeby wzgardzić tym, co materialne, czy doczesne po prostu. Tak? Natomiast z jednej strony może być taka przesadna asceza, to raczej na Dalekim Wschodzie ci myśliciele, powiedzmy, czy tam coś to nazwać może myślicielami, jacyś tam guru różnych sekt, takich hinduistycznych i tak dalej. To jest właśnie dokładnie coś takiego, brak afirmacji bytu. Nie? Trzeba odejść od tego, co materialne, trzeba od tego jakoś się zupełnie odciąć, ale z drugiej strony można wzgardzić materią przez to, że się jej nadużywa. Ja mogę po prostu tak wzgardzić czymś tak, że po prostu to jakoś zepsuje. Tak? No to skoro zły Bóg stworzył te rzeczy, na przykład jakieś płciowe czy inne, no to po prostu no to zróbmy to wszystko tak na złość, zróbmy tak inaczej, że nie tak jak to ma być, tylko zróbmy to wszystko na opak, to pokażemy, że tym gardzimy. Tak? No to jest właśnie to. Tak? I to ma charakter jakiegoś wypaczenia, ale też tak naprawdę u podstaw tego wypaczenia jest właśnie próba pokazania, że się tym nienawidzi, tego się nienawidzi. Mhm. Dobrze. Przychodzi mi myśl a propos ruchów modernistycznych i neomodernistycznych, bo jednak pewien wspólny mianownik widać od razu, to znaczy pewien naturalizm i skoro gnoza prowadzi do takiego naturalistycznego samozbawienia, no to faktycznie jest to coś, co jest, można powiedzieć, rdzeniem modernizmu, no bo tam właśnie nie potrzeba łaski tak naprawdę, tylko właśnie każda religia prowadzi do zbawienia. Oczywiście. Skoro każda religia prowadzi do zbawienia, to znaczy, że w praktyce człowiek zbawia się sam, tak? To znaczy nie ma potrzeby, żeby korzystać ze środków ustanowionych przez Pana. Wielorako można pokazać wielorakie związki łączące gnozę z modernizmem, bo po pierwsze dla gnostyka wszystkie systemy religijne są zasadniczo no, jakoś tożsame w tym sensie, że one wszystkie je odkrywają jakoś absolut jakby z innej strony. Tak? Gnoza jest nieracjonalna, wobec tego nie będzie to przeszkadzało, że jakby absolut, do którego prowadzi katolicyzm i absolut, o którym mówi jakaś tam religia inna, jakiś islam czy coś, że to nie przystaje do siebie, bo tu jest Trójca Święta, tam nie ma i tak dalej, i tak dalej. Tak, to nie będzie żadnym problemem, bo z ich perspektywy i tak absolut jest jakoś niepoznawalny, to są tylko pewne jakieś, a dokładnie przecież to samo modernizm powie. Modernizm przez swój agnostycyzm dotyczący tego, co jest Bogiem, rzeczywiście ma tutaj wiele wspólnego, ale to jest jeszcze dużo głębsze bo Święty Pius X, pisząc encyklikę o modernizmie, tam chyba nawet w trzech miejscach można znaleźć, albo w kilku w każdym razie miejscach można znaleźć takie zdanie, że ostatecznie pójście w kierunku modernizmu powoduje, że z katolików stajemy się, no tam wiadomo, jakimiś protestantami i tak dalej, jakimiś agnostykami, ale na końcu jest właśnie, w sumie na końcu jest panteizm. Tak naprawdę prowadzi to do panteizmu. A panteizm to jest też oczywiście nic innego jak uwielbienie samego siebie. Ta właśnie boska iskra, o której mówi gnoza. Tak? Czyli to właściwie to jakoś prowadzi jedno do drugiego. I co więcej jeszcze, można też pokazać, że bardzo charakterystyczny dla gnozy będzie, czy taki, no, gnoza będzie szła w stronę filozofii idealistycznej w dużej mierze, bo zamiast badać ostatecznie tak, dochodzić do tego, kim jest człowiek i potem kim jest ten, który nas wszystkich tutaj stworzył, poprzez badanie tych konkretnych materialnych rzeczy, gnoza powie, że ten materialny świat jest jakoś czy zły, czy nieciekawy, czy coś takiego, trzeba się skupić na tym, co jest w nas, tak? Czyli właściwie dokładnie powtarza się schemat filozofii idealistycznej, której zamiast najpierw afirmować byt i potem dochodzi do właściwości naszej duszy, najpierw zaczyna się od wejrzenia w siebie. To robi filozofia Kartezjusza właśnie, potem filozofia Kanta, tak, że to w dużej mierze jest badanie tego, co jest we mnie. Tak. Czyli to jest taki bardzo mocny, a filozofia Hegla to jest przecież to praktycznie gnoza w postaci czystej. Także filozofia idealistyczna zasadniczo jest bardzo mocno powiązana z gnozą, albo wręcz na zasadzie takiej przyczynowo-skutkowej, albo tam w jakiś inny sposób, ale akurat podobne jakby ma tendencje. Tak.
Także jest rzeczywiście ten idealizm jest czymś bardzo, bardzo jakoś takim bliskim gnozie. Dlatego też modernizm, który jest niczym innym jak przeniknięcie filozofii idealistycznej do świata katolickiego, do świata katolickiej teologii, filozofii, jest czymś tak naprawdę bardzo powiązanym właśnie z gnozą. W dwóch słowach jakieś środki zaradcze? Dobrze. No to jeżeli chodzi o naturalizm, no to wiadomo, że takim najlepszym środkiem, takim naprawdę nadprzyrodzonym i jednocześnie na bardzo bliskim, to jest Matka Najświętsza, czyli kult Matki Najświętszej. To jest cześć okazywana Matce Najświętszej. To jest na wszystkie sposoby możliwe, tak? To jest środek taki duchowy, pierwszorzędny na pewno, bo ona jest właśnie tą, która przecież jest ma naturę ludzką, tak? Ona jest właśnie tą, która zawsze miała ciało, ona jest właśnie tą, która przynosi nam prawdę, tą prawdziwą gnozę, tak? Więc jest to środek zaradczy, no i też wszystko jakby się zgadza, no przecież Apokalipsa mówi o walce między smokiem i niewiastą, prawda? Więc to wszystko się zgadza. A takim drugim środkiem, może też już jakoś oczywistym z naszej dyskusji, to jest właśnie święty Tomasz, bo na poziomie intelektu nie ma właściwie lepszego lekarstwa niż właśnie święty Tomasz. Ciekawe jest też to, że w ciągu tych ostatnich kilku wieków właśnie jakby rola zarówno Matki Najświętszej, jak i właśnie trochę, tak można powiedzieć, właśnie filozofii świętego Tomasza staje się coraz bardziej taka, no, dostrzegalna, taka wyjątkowość Matki Najświętszej. Wyjątkowość też świętego Tomasza, bo na Soborze Trydenckim, owszem, święty Tomasz zatriumfował jako teolog, suma teologiczna, jak wiadomo, leżała obok Pisma Świętego, do dyspozycji będąc ojców Kościoła, znaczy ojców Soboru. Natomiast jeżeli chodzi o Tomasza jako filozofa, to wcale on jeszcze wtedy nie zatriumfował, bo gdyby tak było, to też pewne rzeczy potem inaczej wyglądały. Natomiast wiek XIX, wiek XX, to jest powolne odkrywanie Tomasza. Oczywiście cały ten atak na Kościół, na świat, poprzez II Sobór Watykański, poprzez modernizm. Oczywiście to samo z Matką Najświętszą, to jest przecież to samo, tak? Przecież były propozycje ogłoszenia na Nowym Soborze jakichś dogmatów maryjnych, to wszystko zostało ucięte i w żaden sposób nie da się już tego tak jakoś wrócić do tego pomysłu, teraz wiadomo. I to samo jest ze świętym Tomaszem. Jego rola wzrastała w kształceniu kleru i nagle zostało to wszystko wyrzucone. Ja tam myślę, że z Matką Bożą jako najlepszym środkiem na naturalizm, to jest bardzo ciekawa myśl, ale faktycznie to bez wątpienia Matka Boża już przez samą, można powiedzieć, przez samą swoją postać jest taka nadprzyrodzona, w tym sensie, że gdy mówimy po prostu o Bogu, łatwo można Boga rozumieć. Właśnie tak panteistycznie, jakiś taki deistyczny Bóg, a jak mówimy o Matce Bożej, to od razu... To już jest konkret jakiś. Tak, to jest taki konkret, że tego Pan Jezus to może miał jakieś takie właśnie, jak modernista powie, wyjątkowe uczucia religijne, ale gdy mówimy o Matce Bożej, to już w samym tym pojęciu, samo to pojęcie, no nie przez przypadek też teologicznie rodziło się tak faktycznie w bólach, tak? Bo po prostu tak ważne pojęcie. To jest samym tym powiedzeniem, wypowiedzeniem tych słów już człowiek mówi coś takiego wysoce nadprzyrodzonego i to oczywiście jej rola nie tylko w Apokalipsie, ale już w Księdze Rodzaju widoczna, gdzie to starcie od samego początku jest pomiędzy niewiastą a wężem. To jest faktycznie bardzo ciekawa myśl i święty Tomasz, jego filozofia, rozumiem, że przede wszystkim ze względu na to, że docenia ten materialny aspekt, jednocześnie go nie przeceniając. Rozumiem, że to jest tutaj... Tak, bo filozofia realistyczna zaczyna od badania tego, co jest tam dostępne, właśnie zmysłowe, ale też nie popełnia błędu materializmu, bo nie mówi, że na tym się świat kończy, wręcz przeciwnie. Tak? No, świat właśnie się na tym nie kończy i nawet nie kończy się na tym, co jest umysłowe, ale naturalne, bo przecież to jest takie bardzo tomistyczne, że łaska bazuje na naturze, prawda? Że tę naturę jakoś wzbogaca, tak na sposób taki bardzo naturalny, można powiedzieć, tą naturę doskonali, ale jednak ją doskonali w taki sposób, że to wykracza już poza naturę. Tak? Że jakby jest pewna harmonia, to jest też bardzo tomistyczne, taka harmonia między jednym i drugim. A jednocześnie nie ma żadnego pomieszania, bo modernizm będzie mieszał. Mówił, że to jest tak naprawdę, bo to jest właśnie panteizm, więc będzie mieszał jedno z drugim. A Tomasz bardzo dobrze rozróżnia, ale właśnie nie rozdziela, tylko je tak harmonijnie łączy. Dobrze. Także zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem Zawsze Wierni. Tam będzie wiele o różnych poszczególnych odnogach gnozy, o tym również, co je łączy, o środkach zaradczych. Wszystko to w tym numerze znajdziemy, a więc zachęcamy i oczywiście będzie też
link do naszej księgarni, naszego wydawnictwa Tedeum, gdzie można zawsze wierni zakupić. Serdecznie księdzu dziękuję za tą rozmowę. Też. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ciekawa ironia losu, dlatego że zanim się zetknąłem z filozofią świętego Tomasza, zresztą tam małym chłopcem, to ja miałem osobiście takie skłonności raczej idące właśnie w stronę, może nie jakieś tam gnozy, bo ja nigdy nie interesowałem się jakimiś takimi magiami, okultyzmami, to nie. To byłem raczej zbyt techniczny i naukowy, żeby mnie pasjonowały jakieś takie bójdy różnego rodzaju albo jakaś tam magia, to na szczęście nie. Natomiast rzeczywiście, jako taki chłopaczek, który bardziej był zainteresowany aktywnością intelektualną niż cielesną, tak, no, dla mnie jakby no, szczęście polegało na tym, że mogę czytać książki. Prawda? I w pewnym momencie tak zacząłem dochodzić do wniosku, że byłoby wielką, wspaniałą rzeczą, gdybym nie musiał tych książek czytać, tylko gdybym pomyślał o jednej książce i już wiedział, co w niej jest napisane. Tak? Że nie musiał po prostu. Dochodzić do takiego przekonania, że właściwie ciało to jest niepotrzebne, że właściwie istotą człowieka to jest sama dusza. I to bardzo było takie, powiedzmy, spontaniczne, bliskie przekonanie i do tego stopnia, że to była akurat jedyna prawda katolicka, którą oczywiście wierzyłem, nie wątpiłem i nie, dzięki Bogu nie miałem takich pokus, żeby nie wierzyć, ale nigdy nie mogłem wtedy jeszcze zrozumieć, po co jest w ogóle zmartwychwstanie. No bo przecież skoro już Pan Jezus zwyciężył diabła, czyli otworzył niebo, skoro człowiek ma ten duchowy element w sobie, no to po co jakieś tam, po co się bać jakieś takie opakowania, prawda? Takie opakowania, no jak się coś tam dostanie, jakiś prezent, opakowanie, no można zachować, się już otworzy prezent, tak, ale często to ląduje na śmietniku, to opakowanie, liczy się to, co w środku i tak już podchodziłem do ludzkiej natury, że człowiek jest właśnie tym, co w środku, nie duszą, ale reszta to jakieś opakowanie. I oczywiście tutaj właśnie święty Tomasz był doskonałym lekarstwem, bo nie zaburzając jakby istoty tego przekonania, że najważniejsze w człowieku jest właśnie to, co wewnętrzne, a jednak jakoś tak harmonijnie łączy to z wagą tego, co zewnętrzne, co oczywiście potem się przekłada na rozumienie kultury, na rozumienie wszystkich tych rzeczy. No oczywiście jedna rzecz to zrozumieć, druga rzecz to postępować według tego, co się zrozumie, to jest już inna sprawa i tutaj chodzi oczywiście o kształtowanie cnót. Nie jest to proste, ale no pierwsza rzecz, żeby dobrze rozumieć to. Także też bardzo dużo zawdzięczam osobiście świętemu Tomaszowi, ale jest pewną ironią losu, że człowiek, który tam chłopaczek, który raczej miał tendencje takie zupełnie przeciwne, że potem zupełnie tak zaczął zwalczać te, bronić jakby zupełnie tendencji, powiedzmy może nie tyle jakoś zupełnie skrajnie innych, ale właśnie odmiennych po prostu, tak? Niż te, które były dla mnie jakoś spontaniczne i naturalne.